10 historii z przeszłości milionerów. Dziś opowiem Wam o sławnych osobach, które osiągnęły sukces, zarobiły bardzo dużo pieniędzy, a dokładniej co robili, gdzie się urodzili, jak wyglądało ich życie przed osiągnięciem sukcesu. Mark Zuckerberg. Zuckerberg urodził się w rodzinie żydowsko-amerykańskiej w White Plains, a dorastał w Dobbsferry w hrabstwie Winchester w stanie Nowy Jork. Jego dziadkowie pochodzą z Niemiec, Austrii, Polski, od strony ojca Edwarda. Jego prababką była Mania, urodzona w 1892 roku w Skale Podolskiej, która wyemigrowała do USA w 1911 roku i dotarła do Ellis Island. Uczęszczał do prywatnej nowojorskiej szkoły, która przygotowała go do dalszej nauki w szkole wyższej. W 2002 roku kończył Phillips Exeter Academy w Exeter, a następnie trafił na Uniwersytet Harvarda w Cambridge. Był członkiem Bractwa i na Harvardzie kontynuował swoje wcześniejsze projekty, w tym projekt pozwalający studentom widzieć listę pozostałych studentów zapisanych na ten sam rok oraz stronę, która pozwalała na ocenę zamieszczanych na niej zdjęć. To właśnie ta strona z czasem ewoluowała i została nazwana Facebook. J.K. Rowling, brytyjska pisarka, scenarzystka, producentka filmowa, a wcześniej nauczycielka języka angielskiego. To właśnie ona napisała Harry'ego Pottera. Urodziła się w Wielkiej Brytanii. Ze strony matki ma korzenie francuskie i szkockie. W wieku 4 lat wraz z rodziną zamieszkała w Winterbourne. Uczęszczała do szkoły średniej, w której matka pisarki pracowała jako technik. Ukończyła studia na Uniwersytecie w Exeter, a następnie uzyskała licencjat z filologii francuskiej i klasycznej. Po ukończeniu studiów autorka przeprowadziła się do Londynu, gdzie podjęła pracę dla Amnesty International. W późniejszym okresie wraz ze swoim ówczesnym partnerem przeniosła się do Manchesteru, a następnie zamieszkała w Porto, gdzie nauczała języka angielskiego. Tam zajmowała się pisaniem. Przed Harrym Potterem napisała jednak dwa inne utwory, które nie zostały wydane. Zarys powieści Harry Potter został przygotowany podczas oczekiwań na podróżny pociąg. Jak sama mówi, zanim osiągnęła cel swojej podróży, miała już gotowe postacie oraz znaczną część fabuły książki Harry Potter i Kamień Filozoficzny. Nad powieścią pracowała w Edynburgu, jednocześnie kończąc studia podyplomowe. Pracę nad książką zakończyła w 1995 roku. Seria o Harrym Potterze przyniosła jej duże zyski, wskutek czego stała się jedną z najbardziej majątnych osób w kraju. Wielkość jej majątku w 2008 roku szacowano na 740 milionów funtów, czyli około 3,5 miliarda złotych albo 1,5 miliarda dolarów. Oprah Winfrey, amerykańska prezenterka oraz producentka telewizyjna i aktorka, miliarderka. Urodziła się w 1954 roku w Kościuszko w Mississippi jako córka Vernity Lee i Vernona Winfreya, żyjących bez ślubu nastolatków, którzy rozstali się wkrótce po jej urodzeniu. Młodzi rodzice, członkowie protestanckiej wspólnoty baptystów, nadali jej imię Oprah, zaczerpnięte ze Starego Testamentu. Na skutek przeoczonego błędu uczestnika stanu cywilnego rejestrującego urodzenia, nastoletni rodzice stwierdzili, że ich córka ma na imię Oprah, pisane z błędem. Nikt później tego już nie poprawiał. W pierwszych latach życia mieszkała z babcią. W wieku 3 lat nauczyła się czytać, a ponieważ recytowała wersy z Biblii, nazywano ją małym kaznodzieją. W wieku 6 lat zamieszkała z samą matką w Milwaukee w stanie Wisconsin, która nie miała czasu na opiekę nad dziećmi z powodu dużej ilości czasu spędzonego w pracy, a była pokojówką. Gdy miała 15 lat, odesłano ją do Nashville w stanie Tennessee. W następnych latach poprawiała oceny, zaczęła wygrywać konkursy i uzyskiwać stypendia. Ukończyła studia właśnie w Tennessee, słynnej uczelni dla afroamerykańskich obywateli USA, powstałej w okresie segregacji rasowej. Jednym z jej pierwszych publicznych sukcesów było zajęcie pierwszego miejsca w wyborach czarnej Miss Piękności Tennessee w 1972 roku. Susan Wojcicki.
prezes YouTube'a od 2014 roku. Urodziła się w 1965 roku jako córka Stanleya Wojcickiego, profesora fizyki pochodzącego z Polski oraz dziennikarki rosyjsko-żydowskiej Ester z domu Hochman. W latach 86-90 studiowała historię i literaturę na Harvardzie, następnie kontynuowała edukację na studiach ekonomicznych na Uniwersytecie w Kalifornii, Santa Cruz i Los Angeles. Początkowo pracowała w koncernie Intel. W 1998 roku wynajęła Sergejowi Brianowi Laremu Page'owi swój garaż, by mogli w nim założyć Google'a. Od 1999 roku kierowała działem marketingu Google, a rok później została wiceprezesem przedsiębiorstwa. Odpowiada za tworzenie pierwszych doodles oraz wprowadziła do realizacji liczne projekty, np. Google Images, Books czy Video. Była zadeklarowaną zwolenniczką zakupu serwisu YouTube i właśnie dlatego w 2014 roku została mianowana prezesem YouTube'a. Steven Spielberg, amerykański reżyser, scenarzysta i producent filmowy, urodził się w rodzinie żydowskiej, a jego hebrajskie imię to Shmuel. Dzieciństwo spędził w Haddon Township w New Jersey, gdzie uczęszczał do szkoły hebrajskiej, będąc uczniem rabina Alberta Louisa. Po rozwodzie rodziców wyjechał z ojcem do Saratogi w Kalifornii, gdzie w 1965 roku ukończył Saratoga High School. Pierwszy pełnometrażowy film nakręcił w wieku 18 lat, zaś w 1966 roku rozpoczął studia na anglistyki na Uniwersytecie Stanu Kalifornia w Long Beach. W wieku 21 lat nakręcił film Ablin. Dzięki temu filmowi podpisał 7-letni kontrakt ze studiami Universal, przerywając jednocześnie naukę w koledżu. Tim Cook, dyrektor generalny Apple, w firmie od marca 1998 roku został mianowany dyrektorem generalnym po rezygnacji Steve'a Jobsa w 2011 roku. W 1982 roku ukończył naukę na Uniwersytecie Auburn, zdobywając licencjat z inżynierii przemysłowej. 6 lat później uzyskał stopień magistra menadżera w szkole biznesowej Foga na Uniwersytecie Duke'a. Po zdobyciu licencjatu Cook został zatrudniony przez IBM, gdzie spędził 12 lat, osiągając stanowisko dyrektora na Amerykę Północną. Następnie spędził 6 lat w firmie Compaq na stanowisku wiceprezesa. W 1998 roku został zatrudniony przez Steve'a Jobsa. Sergey Brin, amerykański programista, urodzony w Moskwie. Współtwórca najpopularniejszej obecnie wyszukiwarki internetowej Google. Od 2015 roku prezes Alfabetu, spółki matki Google. Urodził się w Związku Radzieckim jako syn matematyków żydowskiego pochodzenia w 1979 roku. W wieku 5 lat wyemigrował razem z rodziną do Stanów Zjednoczonych, gdzie studiował informatykę i matematykę. Jego ojciec wykłada obecnie matematykę na Uniwersytecie Marylandu w College Park, a matka jest specjalistką klimatologii w NASA. Podczas studiów na Uniwersytecie Stanforda poznał Larry'ego Page'a i wspólnie stworzyli opartą na algorytmie PageRank wyszukiwarkę Google'a, która zrewolucjonizowała ten segment rynku usług internetowych. W spółce pełni obecnie funkcję prezesa do spraw technologii. Jego majątek oszacowano na 31 miliardów dolarów. W latach 2007-2015 żonaty z Ann Wojcicki. Ma z nią syna i córkę. Kylie Jenner, amerykańska gwiazda programów typu reality show, modelka, celebrytka, miliarderka znana z udziału w programie i z kamerą u Kardashianów od 2007 roku. Kylie urodziła się w Los Angeles w Kalifornii, jest najmłodszą córką mistrza olimpijskiego. W mediach pojawiła się za sprawą programu z kamerą u Kardashianów, w którym brała udział z całą rodziną. Seria okazała się wielkim sukcesem, co zaowocowało kolejnymi spin-offami, w których również występowała. Uczęszczała do Sierra Canyon School, gdzie była członkinią zespołu cheerleaderek, kiedy zdecydowała się na domowe nauczanie. Elon Musk, amerykański przedsiębiorca i filantrop, założyciel lub współzałożyciel przedsiębiorstw PayPal, SpaceX, Tesla, Neuralink i Boring Company, w
pochodzący z Afryki Południowej, obecnie jest dyrektorem generalnym i technicznym w SpaceX, dyrektorem generalnym i głównym architektem Tesla. Według stanu na październik 2018 roku jego majątek wynosi 22 miliardy dolarów. Jak wspomniałem, pochodzi z Afryki Południowej, urodził się i wychował w Pretorii, w mieszanej narodowościowo-białej rodzinie. Elon ma 10 lat, kupił pierwszy komputer i nauczył się programować. Mając 12 lat, sprzedał swój pierwszy program za około $500. Jako nastolatek uczęszczał do Pretoria Boys High School, którą ukończył w wieku 17 lat. Chwilę później, częściowo z chęci uniknięcia obowiązkowej służby wojskowej, opuścił RPA i trafił do Kanady, a następnie do USA. W Kanadzie pracował kuzyna na farmie przy czyszczeniu kotłów. Po 2 latach przeniósł się do Toronto i pracował w dziale IT w banku, aplikując jednocześnie do Queen's University. W 1995 roku Musk rozpoczął studia na Wydziale Fizyki i założył przedsiębiorstwo Zip 2. Bill Gates, amerykański informatyk, przedsiębiorca, filantrop oraz współzałożyciel, główny architekt oprogramowania i były prezes zarządu korporacji Microsoft. Podczas swojej kariery w tej firmie obejmował stanowiska dyrektora generalnego oraz głównego architekta oprogramowania i pozostaje największym indywidualnym udziałowcem przedsiębiorstwa z ponad 9% akcji zwykłych. Urodził się w Seattle. Ojciec miał korzenie angielsko-niemieckie, a matka szkockie. Jego rodzina była zamożna, ojciec był znanym prawnikiem, matka pracowała w zarządzie First Interstate Bank. Miał jedną siostrę, a w szkole podstawowej był wyróżniającym się uczniem, szczególnie w matematyce i innych naukach ścisłych. W wieku 13 lat rozpoczął naukę na Lakeside School, ekskluzywnym prywatnym liceum. Kiedy był w 8 klasie, matki uczniów z Lakeside za pieniądze uzyskane z urządzonej wyprzedaży staroci kupiły terminal ASR33 i zarezerwowały czas dla uczniów. Tak rozpoczęła się wielka informatyczna droga Billa Gatesa. Dzięki za obejrzenie do końca, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejną dyszkę i zapraszam Was na moje 2 pozostałe kanały, A to Ciekawe oraz Świadoma Historia. Trzymajcie się, cześć!